Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z sezonu 9 Minecrafta na modach, nazywam się SafeMod. Dzisiaj będę nagrywał odcinek w pojedynkę, gdyż Kenner ma grypę żołądkową, nie wiem, kibel go przytkał, czy po prostu wleciał nie do tej dziury, co powinien. A dokładnie mówiąc, nie ma go aktualnie dostępnego, po prostu mi nie odpowiada. No, ham jeden, po prostu ham przybrzydły. Więc nie wykonam waszego zadania, które było oczywiście zabicie Kennera, chyba że Kenner mi zasila się pokaże, dlatego tutaj dorzucimy. Tutaj jak pamiętacie, skończyliśmy na etapie wyprodukowania sobie Mortar Aluminium Brass, więc potrzebujemy tutaj oczywiście te sztabki sobie teraz tutaj powyciągać, ale pierwsze co, potrzebujemy odpowiedniej formy mieć. Chcemy wykonać sobie główkę kilofa, niestety mój kilof też jest u Kennera, więc będę musiał sobie wykonać cały kilof od zera, więc już mamy samą główkę. Co teraz zrobimy? Główkę stawiamy tutaj na naszym casting table i klikamy po prostu prawym przyciskiem myszy nasz lejek. Tutaj po prostu tworzymy sobie formę, dzięki której będziemy mogli w przyszłości wykonać sobie główkę. Więc w tym celu przełączamy się na copper i wylewamy sobie taką jedną główkę do tego naszego pojemnika i go zabieramy ze sobą. Dobra, główkę mamy. Co następnie trzeba byłoby zrobić? Oczywiście wykonać pozostałe części. Tutaj nie będziemy już nawet przesadzali. Weźmiemy sobie standardem, zobaczymy tylko tutaj, modifier jest 0,3 w tym przypadku, a w przypadku drewna modifier byłby 1. Więc tu będzie akurat ok, jedynka jak najbardziej jest w porządku, a z kopru nie mogę zrobić, z kopru nie wiem nawet jaki byłby modifier, zaraz sobie zobaczymy. Byłby on 1,1, więc teoretycznie nie tak źle, dlatego wiecie co, wykonamy sobie rączkę te z kopru. Kurczę, mam wielgachny dylemat odnośnie tego, czy rączkę sobie te samo z kopru wykonywać. Ale chyba inne możliwości mamy. Netherek byłby fajny, ale jeszcze nie mamy portalu do netheru. Dlatego też ok, wykonamy go sobie normalnie, to jest patyka jednak. Może jednak faktycznie nie marnujmy tutaj surowców pod tym względem. Dalej mamy nasz binding tutaj do wykonania. On nam dużo tutaj nie zmienia, szczerze mówiąc nic on nawet nie zmienia. Czy wykonamy go w tym przypadku z kobla, czegoś innego. Tutaj dostajemy stone board, to jednak by było warto chyba z tego kobla wziąć. Dobra, połączę to wszystko razem i będziemy mieli jeszcze jego pika, który tym razem będzie chyba mógł już wreszcie wykopać dla nas stone'a. Nie, to jest mining level copper, więc muszę go rozwinąć. Kurde, wielka szkoda, bo gdyby nie to, że Kenner zajmował mi mój cały sprzęcior teraz, bym mógł bez większego problemu sobie wykonać tamten lepszy upgrade. Jak widzicie, tym ciągle nie mogę wykopać irona, a go mamy tutaj dosyć sporo. Większości rzeczy stąd nie mogę wykopywać, chociaż większa ilość, o to możemy kopać. Nie wiem, czy to dość mocno zwiększa poziom. No, o 2 chyba podbija. No dobra, więc w takim razie potrzebuję nabić o wiele wyższy level tego. Więc ja się chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za łapki pod poprzednim filmikiem, które daliście. Było i naprawdę sporo. W czasie, gdy ja nagrywam ten filmik, jest prawie 900 łapek, więc naprawdę jest wow. Jak to zobaczyłem pierwszy raz, myślałem, że chyba mi się coś przewidziało, bo naprawdę nie sądziłem, że aż taki przyjemny odzew będzie. Więc to jest naprawdę wielkie dzięki dla was, wielki szacunek dla was za te łapki, gdyż naprawdę one tutaj bardzo podbijają tutaj chęci, siłę nagrywania. Bo jak wiecie, ja to robię stricte bardziej dla przyjemności, chociaż wiele osób zawsze ma wątpliwości, a to się nic nie poradzi. Zawsze osoby będą, które będą wątpiły w chęć nagrywania od tak o, prawda? Osoby, które mnie znają, mogą to spokojnie potwierdzić. Tak samo zapraszam was serdecznie na moją stronę internetową safemodtv.pl. Tam umieściłem paczkę odnośnie tego sezonu oraz również tam będą umieszczał savey poszczególnych etapów, czyli co 10 level będą tam pokazywały się savey. I pojawiło się pytanie, czy będzie save na koniec sezonu 8, który był poprzednio. I tak, postanowiłem, że jak on będzie, więc jeśli nie ma go aktualnie, to lada chwila tam powinien się pokazać. Więc jeśli macie ochotę sobie pograć na sezonie 8, który był oczywiście wam teraz przypomnę, był na DNS-ie, to zapraszam was bardzo serdecznie na tą stronkę. Tam wszystko będziecie mieli ładnie umiejscowione i tam będziecie mogli sobie pobrać
mojego save'a i kontynuować go na tamtej paczce. Dosyć fajnie się grało, no ale jak mówiłem, zbyt długa przerwa i uznałem, że dużo nie ma większego sensu. Okej, dostaliśmy mining level plus 1 oraz co najfajniejsze emeralda. Też emerald akurat przy tym kilofie nam średnio daje, wolałbym tutaj chyba jednak diamenta niż rzuconego, ale oczywiście nie będę narzekał. Mamy wreszcie możliwość wykupywania żelaza, więc teraz zaczyna się nasza zabawa wreszcie, bo naprawdę dopiero teraz możemy cokolwiek sensownego wykonać. I wiecie, i hopery, i wszystkie takie podstawowe maszyny wymagały od nas tego naszego nieszczęsnego irona, którego cały czas tutaj nie mogłem póki co mieć. Teraz wszystko to będziemy zbierali, więc rozbudujemy się o wiele lepiej. I co za tym idzie, jednocześnie zdobędziemy lepsze tutaj kilofy i pójdziemy sobie na dół, czyli jeszcze głębiej w celu zdobycia jakichś diamentów, bądź może czegoś innego. Na pewno potrzebuję złota, gdyż on będzie mi potrzebny do systemu do powielania surowców. Tym bardziej, że Stinga Konstanta nie chcę korzystać aż tak bardzo. On będzie oczywiście przynajmniej wykorzystywany do tworzenia rzeczy, ale nie jako główny system powielający. Do tego celu chcę wykorzystać coś innego, coś co wy mi zaproponowaliście i uznałem, że to faktycznie jest bardzo fajne. Jest to modyfikacja Ender IO. I tutaj jedna osoba z was napisała mi, żebym korzystał z Alloy Smeltera. I za tym idzie jeszcze pieca też z tej modyfikacji, więc ciekawy pomysł. Nawet jak przeczytałem, to się zastanowiłem i kurze, faktycznie ja z tego nigdy nie korzystałem na większą metę, więc to by było dosyć przyjemne i też fajna odmiana troszeczkę na moim kanale, że inne tutaj maszyny zaczynałyby się pokazywać, których zazwyczaj ja nie używałem, więc dla was jest urozmaicenie, a dla mnie jak najbardziej również, bo ja dzięki temu też mam już wiele nowych pomysłów na ciekawe układy, które by to mogły wykorzystać, tym bardziej, że też aplety energetyczne, które mi pisaliście, żebym szybciutko zaczął je tworzyć, nie będzie aż takie szybkie, gdyż uznałem, że aplety jest bardzo fajne, bardzo przyjemne, bo daje nam ten autocrafting, ale oczywiście gra wtedy zrobi się zbyt łatwa z nim. Faktycznie, ktoś napisał, że auto Applied Energetic jest modyfikacją OP. Może nie jest aż tak bardzo OP, ale na pewno znacząco ułatwia nam rozgrywkę, gdyż magazynowanie jest bardzo proste, dostęp do tego jest bardzo prosty, bardzo fajny, więc wiadomo, tutaj jest no lepiej dla nas, nie ukrywając. Dlatego też chcę do tej modyfikacji przejść, ale troszeczkę później. Na początku dam szansę innym modom, które tutaj też są dostępne. Przydałoby się stworzyć tutaj jeszcze formę do wyciągania stąd sztabek. Widzicie tutaj, widzicie troszeczkę irona, bo on ten sam się dosyć mocno będzie przydawał. Ale w tym celu potrzebuję stworzyć sobie jakoś coś do wyciągania sztabek, więc wylewamy sobie nasz aluminium brass na sztabkę. W ten sposób uzyskaliśmy formę iron cast. Jak tutaj włożymy i zmienimy sobie teraz z powrotem na copper, w tym przypadku potrzebuję, i klikniemy, to do tej formy, do środka samego, przeleje nam się sztabka naszej miedzi, więc to jest dosyć fajne, przyjemne. Więc jeśli ktoś nie wiedział, jak to się wyciąga, to już oczywiście będziecie wiedzieli. Więc teraz sobie naprawimy i nasz kilof jest już tutaj ładnie tutaj dostępny, ale w tym miejscu przydałoby się jeszcze pobrać główkę ironową i sprawdzimy to, co mi też pisaliście, że mogę zamienić po prostu same te główeczki, który tutaj mamy, więc wkładamy mojego pika i wkładamy tą główkę. Teoretycznie, z tego co wy przynajmniej mi pisaliście, jest możliwość połączenia tego razem. Niestety, właściwie ja też to zauważyłem przedtem, wydaje mi się, że modyfikacja Inguana Twix to tą możliwość usuwa. Bardziej właśnie po to, żeby to, powiedzmy, coś w tym stylu, żeby ułatwić. Or change your weapon, please tools and the material on the left. Good. Dałem nazwę Safe Pick, chociaż oczywiście nie uzyskam główki nowej. Właśnie, co się teraz stało, a propos. Nie naprawiło, nie zmieniło mi chyba główki. Bo widzę staro cały czas. Co mówiąc, nie mam pojęcia, co się teraz wydarzyło. Czy coś mi zmieniło, czy nie? Podejrzewam, że nic się nie zmieniło tak naprawdę. Więc odłóżmy itemki
i przydałoby się zdobyć troszeczkę surowców, żeby zacząć wreszcie wykonywać jakiekolwiek maszyny. Teraz musimy wybrać się na chwilę na zewnątrz, gdyż żeby zdobyć redstone, będzie tutaj wręcz konieczny, potrzebujemy tinu. Niestety, żeby wykonać tin, znowu potrzebuję kilofa ironowego. Jak tam widzieliście, nie za bardzo ten sposób napisaliście, że mogę zmienić sobie główkę mixy działać. Aha, zobaczymy sobie tylko tutaj to miejsce, więc wpiszemy sobie tutaj spawn, bo tu jest chyba okolica spawnu. Okej. Okay. Pójdziemy teraz w poszukiwaniu tinu, ale w wersji gravelowej. Co to oznacza? Będzie po prostu takie bloki gravela? Gravela chyba się mówi. Gravela, nieważne, mniejsza z tym. Go możemy zdobyć na każdym prawie że poziomie. Więc tutaj nasz kilo nie będzie miał większego znaczenia. Po prostu musimy go znaleźć i wykopać łopatą. Nasz matok to jest łopata, więc on tu będzie nam wręcz teraz konieczny do wydobycia. Tylko niestety, ale szansa na znalezienie tego dosyć mała. Tam mamy akurat iron. Zobaczymy sobie, czy matokon to wydobędziemy. Ale chyba bez problemu. O, i mamy aluminium. Na aluminium też nam się średnio przyda. Widzicie, jest harvester, jest, więc możemy sobie to tak zdobyć. To właśnie sposób na szybsze pozyskiwanie tych surowców. Też nie iron, nawet nie możemy. O, popatrzcie. A się zdziwię troszeczkę. Sądzę, że nie będzie większego problemu z tym zdobyciem. Znowu iron, okej, wiem, że irona nie wydobędziemy, więc zostaje mi chyba tylko już się wrócić. Może jednak szansa na zdobycie jest taka sama, jak w przypadku wersji z kilofem, ale jest problem, bo jesteśmy troszeczkę od chałupy. Robi się noc, jak wiecie, dodałem tutaj sporo modyfikacji survivalowych, które utrudniają naszą grę. Jak widzicie, nawet po moim życiu tutaj teraz bardzo szybko spada. No, faktycznie jest kilka modów, które utrudnia tutaj tą całą rozgrywkę. Dzień dobry, panu. Z panem można podobno handlować później, ale to w późniejszym czasie. Więc muszę szybko dobiec teraz na haciendę, żeby się schować. Wykonałem sobie teraz wszystkie tutaj formy do wykonywania. Widzicie, troszeczkę tego tutaj już mamy, gdyż wykonam sobie jednak kilofa tego ironowego, ale to będzie salutkiego irona. Modyfikator tutaj jest dosyć fajny, bo jest 1-2, full tool durability też jest dosyć ciekawy, więc wszystko tutaj jest ok. I on będzie mógł wydobywać tin, oczywiście po nabiciu pierwszego levela, na początku tutaj nic on nie może sam siebie zrobić. To jest też taki ból troszeczkę, że tutaj są takie rzeczy postawione, ale o to chodzi, pamiętajcie, gra nie może być łatwa, bo kurczę, naprawdę już tyle razy i ja i wy graliśmy sobie na modyfikacjach, oczywiście są też osoby nowe, które tutaj będą mogły się nauczyć nowych rzeczy, ale jednak jakiekolwiek utrudnienie dla mnie jest mi wręcz konieczne, gdyż dzięki temu mogę troszkę lepiej się wczuć w gierkę, no i przynajmniej się dowiedzieć może czegoś nowego, a jak nie nowego, przynajmniej czegoś troszeczkę ciekawszego. Okej, mamy iron już. Jak widzicie, mamy ironówkę. Levela potrzebujemy zrobić 130. Tu będzie jedna naprawa w międzyczasie oczywiście nam potrzebna. Żarełko też będzie tutaj konieczne wręcz. Zjemy tylko jedną sztukę. Tutaj też jakość jedzenia troszeczkę jest słaba. To jest ból, troszeczkę wam powiem. No ale okej, powoli, jak życie nam tutaj się będzie odnawiało. Coś tu mogę jeszcze zjeść. Tutaj mamy basze nasze, busze. I przydałoby się je tutaj gdzieś posadzić. Bo to jest oczywiście darmowe jedzenie, które będziemy mogli później wykorzystywać. Zakryjmy sobie ten teren i tutaj możemy sobie te busze wszystkie porozsadzał, tak żeby tutaj, wiecie, mniej więcej tutaj być bezpiecznym, żeby nie czuć, że zaraz ktoś tutaj może napaść i mnie będzie zabijał. Po prostu zrobimy sobie taką malutką faremkę, gdzie będziemy mogli po prostu sobie przechowywać nasze jedzonko główne. Czy możemy to postawić na skalę? Nie. Tutaj musi być dirt postawiony. Na szczęście tego dirtu troszeczkę mamy, więc większego to mi problemu nie sprawi. A pierwszy ul zlokalizowany już jest, więc naprawdę genialna sprawa. Oczywiście każdy węgiel się tutaj będzie przydawał. Dużo surowców będziemy pozyskiwali, ale dzięki temu przejdziemy może wreszcie do czegoś bardziej pożytecznego, czyli mam na myśli wreszcie redstone, którego będę musiał zaraz tutaj poszukać.
Dobra, już prawie level nabity. Zobaczymy, czy dostaniemy modifier plus 1. Bo potrzebujemy brązowy teraz sklep dla odmiany. Jest, modifier plus 1 i autonaprawa. Świetnie, się autonaprawa oczywiście tutaj przyda, ale to nie o to chodziło. Chodziło mi o możliwość wydobywania tinu. Po co oczywiście potrzebujemy brązu jak najszybciej? Gdyż brąz, po oczywiście zupgrade'owaniu standardowo, to samo jak i poprzednio, będzie miał wreszcie możliwość wydobywania redstone'a, na którym tutaj głównie teraz będzie zależało. Jak tutaj przeżyje, przeżyje jeszcze, dobra. Na szczęście tutaj zbyt dużo mobków w okolicy nie ma, więc jest w miarę fajnie. Jeszcze oczywiście, bo znając moje szczęście, to zaraz tylko powiem, że o, mobków nie ma. Wyskoczymy tutaj 20 różnego typu mobów, które będą się o mnie zabić. Pamiętajcie, że tutaj moby są trudne wbrew pozorom, więc lepiej na nie mocno uważać. Ale dobrze, mamy już tin, więc trzeba wykonać brąz. Brąz oczywiście jest standardowy, to jest połączenie tinu oraz kopru. Koper mamy, wrzucamy tutaj tin. Damy tylko jedną sztukę. Przydało się tutaj jeszcze dokoptować troszeczkę brązu. Tu ogólnie składuje wszystkie nasze ore, jak widzicie, żeby później to jakoś w miarę sensownie sobie można było tutaj ogarnąć. Więc zróbmy to wszystko do środka i czekajmy na przepalenie. Dobrze, z brązu dostaniemy tutaj Reinforce jedyneczkę, więc to jest fajna modyfikacja. Stal, czy jesteśmy w ogóle w stanie stal wyprodukować? Ale stali nie wykonamy. To potrzebujemy Blast Furnace głównie, Metallurgy Infuser też oczywiście mógłby być, bo tu jednak troszeczkę z tym zabawy jest, żeby to Metallurgy Infuser chyba jest najtańszy, żeby takie coś wyprodukować, więc do niego bym mógł sobie tutaj dążyć. Metallurgy Infuser, jak widzicie, crafting niemiecki, który jedynie 8 jeszcze nie mamy, to bym musiał go zdobyć, ale chyba nie będzie z nim większego problemu, tylko musimy gdzieś zejść niżej, żeby go wykonać. A ja w tym czasie wykonam sobie pika nowego z brązu i też nabiję w nim jeden level, żeby też móc sobie wreszcie wyprodukować dzięki temu nasz redstone. Dobra, swoją obecnością zaszczycił nas Kenar! Nie, jezioro zginę! Ale miałem zadanie, mogę wykonać? Mogę. Spadaj. Zadanie wykonane. Co za gnida, kurde. Widzowie, zadanie wykonane. Łapki w górę. Tak, w tej chwili możecie dać spokojnie łapeczki w górę. Niestety dla Kenara, gdyż Menda mnie zdołała zabić. Teraz tak o. Jestem 160 klatek od mojego miejsca, gdzie się powinienem móc zebrać, więc troszeczkę sporo. Więc tak biegniemy tam i... Fucking shit, kurde, musiałeś mnie zabijać. Tak więc dzisiaj zajmiemy się budową maceratora. A, jeszcze jedno. Tak postanowiłem, że ten odcinek pokazał się troszeczkę szybciej. Jak pamiętacie, do mojego harmonogramu miał się pokazać on w sobotę, a pokazał się w piątek. I postanowiłem, że jeśli łapek będzie dostatecznie dużo, odcinki by to pokazywały się szybciej niż według harmonogramu. Jeśli chcecie odcinki szybciej oglądać, to oczywiście łapkujcie każdy filmik, gdyż wtedy ja wiem, że ta seria wam się podoba i chcecie oglądać o wiele szybciej, niżeli ja to planowo zaplanowałem u siebie. Więc łapkujcie. Ej no. Jest to najgłupsze jest to, że masz nad głową nick safe mod. Safe mod. Cześć. Cześć. Jesteśmy bliźniaki teraz. Tak. Wiesz co, tak możemy chyba miniaturkę sobie zrobić, ale to... A może nie będzie w ogóle miniaturki. Ewa, weź się, stąd teraz suń. Chcę moje itemy zebrać. Dzięki za level. Nie skomentuję tego. A, no, jeszcze no, jedna bardzo ważna sprawa. Tam wam na początku mówiłem, że nie można polepszać kill-offów. Jednak można. Uświadomiłem sobie to później, jak Kena przyszedł, że muszę naprawić kill-off maksymalnie się tylko da. I teraz wykonamy dla Kenara jego prywatny kill-off. Chociaż wiesz co? Trzymaj tego. On będzie dostatecznie dobry. Jak trzymaj. To jak no ja go właśnie zabiorę. Nie. A dobra, to... Ja go chcę. Kurde, dawaj go tutaj. Tego chcę. Czekaj. Możemy rozwinąć tego jego dół. Dzięki temu, jak widzicie, ma troszeczkę więcej on użyć od razu, więc to jest jak najbardziej na plus. Kolejna sprawa. Jeśli rozwiniemy mu środeczek, to on dostanie jeszcze Reinforce
na kolejny poziom, czy nie? Czekajcie, ma aktualnie poziom 3. Nie dostanie nie, nic. Nie, dostanie wyżej, bo chyba tutaj jest użyty kobel, więc nie będzie wyższego. No i teraz możemy włożyć naszą główkę. I teraz faktycznie ona się tutaj zmieniła. Manic level jest teen. I to jest chyba główny problem, gdyż możemy oczywiście nabić tutaj jeszcze do kolejnego poziomu, gdyż brakuje tylko i wyłącznie 28? Chyba tak, powiedzmy, że moja matematyka jest dosyć dobra. 28 nam brakuje, więc szybko teraz to sobie tutaj nabijemy i zaraz, lada moment, powinniśmy już mieć kolejny level. Zobaczymy, czy dowiedziemy mining plus 1. Mining level, dokładnie mówiąc. Jest, mining level plus 1 plus flash i mamy wreszcie redstone i master level. Więc bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Teraz możemy wreszcie pozwolić sobie na pójście o wiele, wiele głębiej. Teraz właśnie, Kenar, jest pytanie. Do kanionu? Jak naprawić ten kilos? Potrzebujesz brąz. A mamy jakiś? Wiesz co tam jest? Możesz sobie go wyciągnąć w razie czego. Wiesz jak, prawda? Tak. Dobra, to zrobię tylko te podstawowe sensy, tutaj są. Tu jesteśmy na kratce 51. Potrzebujemy jeszcze troszeczkę w dół zejść. Mnóstwo ironka, ale go zobaczymy, będziemy go wydobywali sobie później. I potrzebujemy teraz zejść maksymalnie niziutko. Czyli chyba na sam dół kanionu będzie chyba najlepiej. Tak, wiem, oczywiście tutaj będzie pewnie od cholery mobów tam się kręciło w okolicach, więc ja bym sobie nabijał mój kill-off. Ten kill-off jest koprowy, więc może lepiej nie. Bo mówię, to się bardzo szybko te levele się nabija. No, tak. Dobra, widzę creepera. Super, jasne. I muszę oświetlać ten teren, to jest wszędzie wokoło. Żeby oczywiście tutaj nie mieć później żadnych problemów. Fuck! Żebym się teraz wydygał. Istotnie znowu mi się creeper pokazał i to creeper, który się teleportuje i jak zginie, to ghost creepera się pokazuje. Fuck! Jak wiesz, najgorsze to, że jestem daleko, daleko od bazy, więc dobra, pędzimy znowu. Fuck! Druga śmierć w ciągu chwili. To jest chore, to jest naprawdę chore. Jeszcze ani razu. Goń się. To jest jelorit, a nie kurde... Aj! Nie wiem, co sobie uznałem, że to jest gold. O, level upy. Fajnie, przydadzą się nam oczywiście. Teraz dochodzimy wszędzie i oświetlamy. Niby na minimapce widzimy, gdzie są jakieś mopki, ale to wiecie. Niby widać, ale tak naprawdę trudno jest się zorientować, czy naprawdę w tym miejscu jest umiejscowiony. Więc dobra, potrzebujemy zejść jeszcze w dół, Kenar, bo potrzebujemy jednak zdobyć redstone. Jest on wreszcie teraz konieczny. Co ci jest? Creeper. Kampiony był, czekasz, wyjdę. Mam zejść troszeczkę niżej. Tylko niebezpieczny, bo cave'ami. Idzie ze mną? Czekaj, tylko tu jeszcze wykopię iron. Chodź, Kenar, w dwójkę będzie troszeczkę raźniej. Zmierzać dół. Okej, mamy wreszcie gold. A upasz mi. Tobie, no właśnie niekiedy średnio. Dobra, tu już jestem wokoło, więc spoko. Jakieś kwiatki oczywiście są. Nas głównie interesuje tutaj ironik. No i oczywiście basze też tutaj nam się przydadzą. Czy będziemy mogli później je wykorzystywać. Gold jest, więc spoko, bardzo fajnie. Chodźmy teraz tutaj, może w dół zejść, będziemy może się jak tutaj sami kopać. Czemu to jest chyba bezpieczniejsze. I jak mówiłem, potrzebujemy... Czekajcie, na której kratce będzie redstone? To już powinien być. Od 32 powinien być już. No właśnie, jesteśmy na dobrej kratce, jeszcze go nieraz nie widziałem. Nie ma. Troszkę ciekawe. Ale potrzebujemy go zdobyć. I tak czy siak, czy będziemy kopać tutaj 2 dni, czy 2 godziny, czy 25 sekund. Okie dokie. Wykonajmy sobie może barele tutaj z dżabby, gdyż niestety mamy tak zasrane tutaj wszystkie te skrzyneczki, takimi podstawowymi itemkami, więc takie oto
barele się nam jak najbardziej przydadzą. Dwie sztuki sobie wykonamy. Jeden będzie oczywiście na cobblestone, gdyż potrzebujemy jak gdzieś jego składowywać. A drugie jeszcze zobaczymy na co w późniejszym czasie. Więc pierwsze co, oczywiście klikamy prawie wszystkie myszki, cały cobblestone tutaj mamy dostępny. Wrócimy do tego jednego miejsca, dzięki czemu zobaczcie ile się już tutaj miejsca zaczyna wszędzie zwalniać, gdyż prawie każda nasza skrzynka jest tym cobblestone wręcz zawalona. Bo żeby nabijać sobie levele, musieliśmy tutaj dosyć sporo zebrać. Tutaj już ustawiłem sobie przepalanie złota, więc mamy wreszcie złoto, które oczywiście musimy wyciągnąć. Potrzebujemy tylko kilka sztabek zaledwie, więc to też mamy załatwione. Mamy to samo jeszcze redstone, więc go też będziemy już go mieli. I co teraz przydałoby się wykonać? Pierwsze co, wykonajmy sobie jakiś podstawowy tutaj silnik. Mam na myśli, że oczywiście survivalist generator. Potrzebujemy tylko jednego pistona, jednego furneja, troszeczkę irona, więc naprawdę nic takiego jakiegoś super ekstra cennego. Po prostu możemy to w miarę sobie sprawnie ogarnąć. A to jest całkowita podstawa, którą każdy z was musi, wręcz po prostu musi znać, żeby cokolwiek tutaj więcej na modach technicznych osiągać, gdyż bez tego nic dosłownie nie zrobicie. Teraz taką, ustawmy sobie tutaj crafting. Jak mamy itemki przy sobie, naciskamy shift plus na, znak zapytania i wykonujemy cały item. Umiejscowimy go tutaj na dole. Powiedzmy w tym miejscu. Go zasilamy czymś, co się może palić. W naszym przypadku to będzie oczywiście węgiel. Też go mamy sporo. Jeden węgiel starczy na 13 minut. Generuje 5 RF-ów per tick. Może mało, ale nasze potrzeby to jako taką wystarczy. Dalej potrzebujemy alloy smelter jest do przepalania. Natomiast urządzenie to będziemy potrzebowali do macerowania, to będzie sagmill, czyli musimy go wykonać. Wiecie co? W takim razie jednak wykonałbym jeszcze jeden survivalist, gdyż będziemy potrzebowali dwie niezależne od siebie maszyny tutaj zasilić, więc to oczywiście tutaj nam się przyda. Jak widzicie, sam crafting nie jest aż taki skomplikowany, wykonam tylko aż 5 sztuk, gdyż to nam się w późniejszym czasie będzie przydawało. Teraz przejdźmy już do Ender.io i potrzebujemy sagmill po pierwsze. Czyli pierwszy musimy wykonać to, czyli redstone, copper ingot oraz goldowe nugget. Potrzebujemy takie dwie sztuki kapasitorów i o wiele więcej irona, więc będziemy musieli go stąd sobie powyciągać i więcej musimy go jeszcze przepalić. A przy okazji zwiększmy nasz piec. Mamy 9 sztuk, potrzebujemy 2 sztuki, 8 sztuk na polepszenie, dzięki czemu on będzie tutaj mógł przepalać 2 razy więcej surowców, więc to nam się przyda. A to nie jest aż taki wielgachny jeszcze koszt. Możemy sobie na niego bez większego nam problemu pozwolić. No i dobrze, pierwsza maszyna, czyli sagmill, czyli naszym wobec macerator, jest już gotowa. Znaczy ona polega, oczywiście wkładamy na górę surowiec i go przerabiamy. Ona ma jeden znaczący plusik. Otóż ma szansę tworzenia jeszcze innych rud, innego typu. Czyli teraz wejdziemy tutaj na przykład na złoto i wejdziemy sobie na sagmill, chyba gdzieś jest na końcu. Widzicie, mamy, dostajemy 2 razy Pulverizer Gold, mamy szansę 20% na Copper, no oraz na Cobblestone. Cobblestone, że nam się przyda? Średniawo. To jest tylko, tu mam ten upgrade z boku, nie wiem czy on nie jest wymagany do powielania, zaraz zobaczymy zresztą. Mamy 2 sztuki, ale nie wiem czy on ogólnie to nie jest mi wręcz konieczny, więc jako, że z flintem problemu większego nie mam, więc tutaj sobie weźmiemy i tutaj włożymy tego flinta. I przerabiamy dalej. A, jeden flint się zużywa. Może on zwiększa szansy, ja tutaj głównie chodzi. Tak, to widzicie. Main output 120%, bonus output 125% i power reduction 15%, czyli mniej zużywamy prądu. Fajna sprawa, naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemna. Widzicie, tutaj są jeszcze te upgrade'y całe do tych wszystkich maszyn, więc to troszeczkę tutaj jeszcze usprawni ten cały nasz układ. Gdzie te upgrade'y są? Cholerka. Zmieniły się troszeczkę tutaj wyglądy tych broni. Z tych rzeczy i też trzeba sobie tutaj ogarnąć, który to jest co. Lecz w naszym przypadku tutaj nie będziemy wkładali tych flitowych upgrade'ów, przynajmniej na razie. Może coś później wykombinuję, na razie nie będziemy tutaj wkładali.
Przydałoby się jeszcze tutaj piec wykonać. Jak mówiłem, nie chcę stosować takiego standardowego układu, czyli tutaj z tego, właśnie tego pieca korzystać. Wolałbym jednak wykorzystać coś, co nie jest aż tak bardzo standardem. Powtarzam słowa, wiem, ale to słowo, tylko to słowo mi tutaj przychodzi aktualnie na myśl. Potrzebujemy oczywiście teraz tutaj kociołek, iron oczywiście. Machine casing kolejny. Chyba mamy już szansę go wykonać, dobrze. Potrzebujemy furneje, 3 sztuki, ja już je wykonałem przecież poprzednio, fuck safe. Kociołek już też będziemy mieli i już cały chyba crafting jest wykonany, więc Alloy Smelter już jest z nami, również tutaj obecny. Na razie widzicie, tworzę to w ten sposób, chociaż kurczę, trzeżywąc powinienem chyba wreszcie dać to z tyłu, to z przodu, ale to może przełożymy później. Czyli teraz tak o, tam oczywiście też się to będzie powoli teraz zapełniało naszymi RF-ami. I przekładamy po prostu nasze surowce tutaj do przepalenia. One oczywiście są łączone. Tutaj mamy alloy only, furnace only. O, to właśnie potrzebuję. Czyli tylko i wyłącznie przepalenie, najprościej mówiąc. Więc bardzo fajne, bardzo przyjemne. Bo teraz tak o, ja tutaj wrzuciłem golda. Wrzuciłem go więcej. Aha, połączył chyba 3 golda na coś innego, bo miałem coś innego ustawione przedtem. I zmarnuje sobie mój goldzin. No dobra, spoko, zobaczymy co z tego przynajmniej wyjdzie. Czy to przepala po 3? Może po 3 przepala. Też nie byłby taki głupie tak naprawdę. No, halo. Halo, 89%. Dobra, zaraz będzie stóweczka. No dobra, faktycznie przepala mi po 3. Czyli będzie mi przepalało tutaj 1, 3, fajnie. Okej, okay, to będzie jak najbardziej w porządku. Tu jak widzicie, nasze survalisty, generatory bardzo szybciutko tam pracują, ale rzecz jasna, znaczy może nie szybko pracują, dużo nam zdobywają, o tak właśnie to chciałem powiedzieć, ale do szybkich one nie należą, więc to będzie trzeba tutaj naprawić i z tą modyfikacją odnośnie głodu musimy się zastanowić, czy naprawdę chcemy, chociaż kurczę, na pewno daje troszeczkę więcej tutaj możliwości dla nas, czyli no, o wiele trudniejsza gra, rzecz jasna to mam na myśli, mówiąc wiele więcej możliwości. Może jednak sobie ją zostawimy, chyba że coś mnie natchnie w międzyczasie, że nie będę jej chciał, to wtedy to ją wywalę. Albo nie. No. No i dobrze, i w tym miejscu niestety Kenar musiał już pójść, więc chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o łapkowaniu tego filmiku i rozmawiałem z Kenarem, albo z nim nie rozmawiałem, ale teraz samo to ustaliłem, że pod tym filmikiem wyjątkowo będą znowu vouchery, czyli co 100 łapeczek będzie kolejny voucher, a jak uzbieracie łapek, no powiedzmy 800, to odcinek z sezonu 9 będzie szybciej o jeden dzień. Powiedzmy, że tak się umówimy, czyli po prostu nie będzie co 3 dni, tylko co 2 dni. To już mówię, to zależy wszystko od was, jak bardzo wam się ta seria podoba. Tak po prostu dawajcie te łapki, żebym ja wiedział, żebym później mógł ocenić, czy odcinki starać szybciej, czy standardowo, tak jak to wynika według harmonogramu. Dobrze, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych, polecie znajomym, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim. Pa, pa.